Uważajcie na siebie! Tam, gdzie idziecie, można dostać w Zostawiłeś mnie samego w walce? Tak. Ludzie to jedno. Z całą resztą masz walczyć, póki nie każe ci przestać, albo nie umrzemy. Rozumiesz? Weź się w garść, albo wracasz. Rozumiem. Dobrze. Chyba możemy przejść tędy. Tędy. Wygląda zachęcająco. Czekaj tam. Teraz chłopcze. Myślałem, że nie uciekniemy. Nie dam nas zabić. Thank you.
O, wróciliśmy tutaj. Możemy iść dalej? Tędy. Nigdy nie byłem tak blisko tej góry. Jest ogromna. Szkoda, że mama jej nie widzi. Chodźmy. Niezłe. Spójrz na to. Co to jest? Chłopcze. Spójrz, z boku są wyryte runy. Co mówią? Gdy razem jesteśmy, dobrze nam wszędzie. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Zagadka. Może jest tu jakaś wskazówka? Te pierścienie chyba powinny się obracać. Wróć na dół. Co
mógłbyś zamrozić ten mechanizm. Co tam jest napisane? O, rodzina. To nie wskazówka. To odpowiedź. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Prawda? Narysuj runy na piasku przy użyciu noża. Naprawdę? Kinso. Co się stało? Cieszę się, że spotkaliśmy Broka, ale dobrze, że już opuszczamy to miejsce. To już przeszłość. Chłopcze, te ślady. Może to dzik? Nie wiem. Poszukam. Idź. Wojownik musi szlifować swoje umiejętności. Ha! Okay, open!
gotowości! Popatrz. Ciekawe. Powinienem to zapisać. Co to znaczy? Te runy symbolizują trzy normy. Normy? Panie losu. Panie losu, to nie wróży nic dobrego. Okej. Atreusie, do mnie. Możemy już otworzyć...
Chłopcze, słyszę twoje zwierzę przed nami. Wiedziałem, że to dzik. Przygotuj się. Naciągniesz do piersi. Skóra dzika jest gruba. Ale trafiłem go, prawda? Zrobiłem, co kazałeś, a strzała się odbiła. Czy ten dzik był magiczny? A jak uważasz? Nie przypominał dzików, które widywałem. Więc ruszaj za nim. Bądź czujny. Kolejni ludzie? Coś innego. Niektórzy z nich to te dziwne umarlaki. Jest tu też Draugr. Musieli ze sobą walczyć. Ojcze, spójrz na to. Nowy okaz do kolegi. Zobaczę, co przed nami. Przelazł pod kolumną.
Dam radę. Łokieć w górę, mocny chwyt, spokojnie. Celność ponad szybkość. Tak! Nie skup go. Chłopcze! Chłopcze! Gdzie jesteś? Mateusie! On zwalnia! Atreusie! Coś ty zrobił! Przepraszam! Atreusie! Czyjś. Nie jest. To mój przyjaciel. Chłopiec wykonywał moje polecenia. Więc mi pomóż. Przytrzymaj tutaj. Przytrzymaj, wykrwawia się. To już ostatni w tym świecie, a wy do niego... Byliście głodni? Ćwiczyłem strzelanie. Ćwiczyłeś strzelanie? Jest mi bardzo przykro. Przyciskaj dalej. To moja wina. Powinnam była uważać. Czy on umrze? Nie pozwolę na to. Słuchaj. Strzała przecięła mu tętnicę. Znajdź oba końce i przytrzymaj mocno. Zacznij od lewej strony. Złap i przytrzymaj. Teraz prawa strona. Trzymaj mocno. Dobrze. Teraz je ściągnij i złóż razem. Jesteś wiedźmą. Nie dokończę tu leczenia. Mój dom jest za tymi drzewami. Zaniesiesz go? On nie może umrzeć. Dobrze. Na razie nieco się uspokoił. Greta. Tędy. Ten łuk jest dla ciebie trochę za duży, co? Zrobiła go dla mnie mama. Mówiła, że do niego dorosnę. Nigdy cię nie widziałam w tych lasach. Mama pewnie za tobą tęskni. Ona nie żyje. Niesiemy jej prochy na najwyższą z gór. Prochy? Tego chciała. Chłopcze. Ja... Bardzo mi przykro.
Dotarliśmy. Mieszkasz w drzewie? Nie w, tylko pod. Hemile! Spójrz! Jest przyjazny? Chłopcze. Przysięgam, że nic mu nie grozi. Nic mi nie zrobi. Szybko. Połóż go w tym miejscu. Przytrzymaj go. Mieszkasz sama? Tak jest lepiej. Tak, mój ojciec też nie lubi ludzi. Chłopcze. Ale to prawda. Przytrzymaj go, zanim zrobi sobie krzywdę. Dobrze. Spokojnie. Odpocznij. Potrzebuję dwóch rzeczy. Za domem rośnie czerwony korzeń. Przyniesiesz mi garść? Co jeszcze? Ja... wiem, że jesteś Bogiem. Nie z tego świata, ale jestem tego pewna. On nie wie, prawda? O twojej naturze i o swojej. To nie twoja sprawa! Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi, zaufaj mi. Wiem. Gdy cię znajdą, a zrobią to, skomplikują ci życie. Chłopiec zażąda prawdy. To będzie mój problem. Cokolwiek skrywasz, nie możesz go chronić po wieczność. Ale masz rację. To nie moja sprawa. Potrzebuję też rzeżuchy. Możesz? Rośnie w ogrodzie, ma białe płatki. Wystarczy pęk. Dobrze. Rzeżucha. Rzeżucha, dobrze. Masz czerwony korzeń? Chłopiec go szuka. Może przydałaby mu się pomoc. Proszę, bez obu składników maść nie zadziała. Puściłem go? Kiedy goniłeś dzika. Co się ze mną dzieje? Gdybym zgubił go... Zgubiłeś go. Będę go teraz lepiej pilnował. Hmm.
dokładnie tego potrzebuję. Czyli przeżyje? Tak. Więc wyruszamy. Chwila. Chcę wam podziękować. Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed... tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić. Luina. Luina. Henry. Pod domem znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. Spotkamy się jeszcze? Jeśli będziecie tego chcieli. A teraz ruszajcie. Chodź, chłopcze. To podziemne przejście powinno was skierować w stronę góry. Skorzystajcie z łodzi. Czekaj. Weź to. Ułatwi ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie. Zawsze poprowadzi cię do celu. Zmory. Mama mi o nich mówiła. Czyli naprawdę istnieją. Zmory? Tak. Wywołują koszmary. Albo nimi są. Nie pamiętam. Już jej nie spytam. Wydaje się.
dotykaj wody. Czemu? Wiesz, co jest pod powierzchnią? Nie. Nic nie widać. Więc nie dotykaj wody.
teraz szybko dotrzemy do góry. Nie wierzę, że tu jestem i robię te wszystkie rzeczy. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu. Albo nawet własnego łóżka. Twoja choroba to nie twoja wina. Wiem. Chodzi mi o to, że to jest super. Jesteśmy tak blisko. Wpływamy na morską wodę. Skąd wiesz? Nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie morze, to strasznie cuchnie. Spójrz tam. To tor. Tor.